dobry. Bardzo miło Państwa powitać na pierwszej historycznej sesji Rady Miasta Miejskiej, przepraszam. 18 marca odbyła się 50. sesja Rady obecnej kadencji. Poniedziałkowa sesja była zarazem pierwszą po wprowadzeniu nowej nazwy Rada Miejska. Podczas obrad radni na wniosek burmistrza Andrzeja Grzmielewicza jednogłośnie uchwalili wysokość dopłat do wody na rok 2013, pozostawiając je na poziomie ubiegłego roku. Wiem o tym, iż Państwo zawsze macie i będziecie mieć kontrowersje, jeżeli chodzi o jakiekolwiek podwyżki, ciężary, które mogą stać się udziałem naszych mieszkańców. Dlatego postanowiłem, że w tym roku zaproponuję Państwu inne rozwiązanie. Wielokrotnie i Państwo, a więc mówię tutaj o radnych, ale również ja, mówiliśmy o tym, że żadnych podwyżek cen wody dla mieszkańców w tym roku nie będzie. I to jest, proszę Państwa, faktem, ponieważ przyjęcie tej uchwały powoduje, że możemy dotrzymać słowa i uczciwie, bez żadnych niedomówień powiedzieć rzecz jedną, podwyżek, tak jak żeśmy zapowiadali, w roku 2013 nie ma żadnych. Za wodę, jak i za ścieki. Poruszano także tematy związane z inwestycjami prowadzonymi przez bogatyńskie wodociągi. Na pytania szczegółowo odpowiadał prezes Jerzy Górski. Jest tak potężne zadanie, które było projektowane przez gminę łącznie z Trzcińcem. Wymiana rurociągu głównego ze Szylanem Bogatyni i budowa rurociągu kanalizacji sanitarnej łączącej Trzciniec z Bogatynią, czyli z oczyszczalnią ścieków Bogatyni. Całe zadanie kosztorysowo przy około 7 km, może niecałych, już teraz około 6 km wymiany, to jest minimum 1 000 000 zł na kilometr. Nie? W kolejnej części sesji burmistrz Andrzej Grzmielewicz przedstawił informacje dotyczące działań samorządu w sprawie budowy bloku 11. Najważniejsza informacja jest taka, że 26 marca pojawi się zbiorczy dokument pod nazwą Ogłoszenie strategii PGE na kolejne lata, w którym również istotnym elementem będzie Turów jako całość, a więc kopalnia i elektrownia, przyszłość tych zakładów, ewentualna rozbudowa, nowe inwestycje, ale także kwestie, które docierają do nas, mianowicie kwestie związane z kosztami i z możliwościami także rozwoju obu przedsiębiorstw. To jest 26 marca, także nieskładnym byłoby w tym momencie jakby występowanie w roli obrońcy, bo jeszcze na dzisiaj nie wiemy, czego owa strategia będzie dotyczyć. Niemniej, pozyskując informację, iż wiele osób decyzyjnych w tym kraju oczekuje na stanowisko samorządu, ja pozwoliłem sobie takie stanowisko sporządzić i z datą 7 marca to stanowisko, Szanowni Państwo, zaprezentowałem w porozumieniu tutaj z władzami kopalni elektrowni. Tutaj macie Państwo rozdzielnik. To są poza naszymi, Szanowni Państwo, decydentami tutaj na terenie miasta i gminy, mówię o dyrektorach przedsiębiorstw, związkach zawodowych, również jest, że tak powiem, olbrzymia grupa osób, które uczestniczą, nazwijmy to, w procesie decyzyjnym, począwszy od GieKS-y poprzez PGE, a skończywszy na ministerstwach i Radzie Ministrów. Wszyscy wiemy, jak bardzo w ten teren wrosły zarówno kopalnie, elektrownie, jak bardzo są istotne dla naszego regionu. Natomiast, Szanowni Państwo, i tutaj przede wszystkim zwracam się do Państwa z pokorną prośbą o pomoc dla mnie, dla mojej osoby, ale także całego samorządu i wszystkich mieszkańców, o podjęcie się pewnego trudu. Dlatego pozwolę sobie odczytać ostatni akapit tego listu otwartego. W najbliższym czasie zamierzam podjąć się zorganizowania w Bogatyni debaty z udziałem przedstawicieli władz centralnych, parlamentarzystów, władz spółki PGE, przedstawicieli kopalni węgla brunatnego Turów oraz elektrowni Turów, a także związków zawodowych i wszystkich zainteresowanych osób. Sądzę, że taka debata pozwoli nam na przedstawienie społecznie ważnych wniosków, a także stanie się źródłem informacji o przyszłości naszego regionu. I tutaj apel mój jest taki, żeby przygotowania do tego rodzaju debaty rozpocząć po 26. Będziemy wtedy mieli pełnię wiedzy i myślę bardzo dokładną informację, co dalej z Turowem, jak widzą to z perspektywy, powiedziałbym, Warszawy i jak to jest postrzegane, jeżeli chodzi o te wszystkie instytucje i osoby decyzyjne.